Dobry wieczór, czas na drugie ujęcie dzisiaj zabaw z grami multiplayerowymi. To znaczy przenosimy się do świata Natural Selection, który cały czas się rozwija i w ostatniej aktualizacji sprawiły, że gra jest niesamowicie grywalna. Jestem na fajnym polskim serwerze z kolegami. Hello panowie, jesteście na wizji. Czy jak chcecie się przywitać, to możecie krzyknąć czy coś. Siema. Siema. Jakby co, zagramy dzisiaj, pokażę tryb dowódcy, gdzie będę dowodził. To panowie, robimy to jak mówiłem, ja będę dowodził jako ten nieszczęsny dowódca marinów, więc jeśli obcy mogą, czy nie, dobra, grajcie normalnie, ale to będzie niezła rzeźnia. O Boże, jest zbyt mało graczy jak zawsze. Jest, ach, nie alt tab, sorry, mam drobne problemy tutaj z... Z interfejsem. Alienami, a potem Marinesami. Ja zacznę od... Ja powiedziałem, że Marinesami czy Alienami? Teraz ktoś tam doszedł. To dołączajcie się do Alienów, bo że nikt nie chce grać. Ja bym zaczął, sorry, źle powiedziałem. Zacząłbym Marinami grać. A potem w Mariny bym poszedł. Poświęcę się. Dzięki. Jest. No i spoko, granie marinami jest zrozumiałe. Znaczy to jest normalnie, jak ktoś nie wie, to jest normalna strzelanka FPP. Natomiast... dowodzenie sprawia, że gram w tych StarCrafta. Okej, okay, halo Marini, słyszycie mnie? Tak. Dobra. To ja od razu przepraszam za jakieś jaja. Jak będziecie mieć jakieś prośby czy coś, to zgłaszajcie. I tyle. To też trzeba wpisać ready, żeby być gotowym na serwerze. Pewnie tak. Nie. Zobaczymy. Polaka ze mną nie ma, więc nie będzie najważniejszego dowódcy. Będzie reset jeszcze. Polak, tu trzeba wpisać jakiś ready, czy czekamy po prostu na co, żeby... Kiedy się gra zaczyna? Teraz zmienili. Potrzeba dwóch komanderów, czyli jak oni wejdą u alienów na komandera, to się gra rozpocznie. Dobra, spoko. Okej. Okay. Ale chyba nie mają komandera. No nie mają, ciężkie wybory w takim razie. A jak tak szybko są, to znaczy, że mają gdzieś blisko. Ale to i tak się zmienia, jak wystartuje gra. No, a więc nie ma co na razie panikować. Ale nie wyborą sobie tyle i jedziemy. Teraz tak, co robi, co wąź robi w tej grze jako dowódca? Obserwuje... jakiego, tak, tak, z jakiego tym przegrywa. Nie no, myślę, że dobrze. Alieni są tam, są wygłodzeni po miesiącu, są zasmuceni, bez dowódcy. Ciekawe, aż tam ktoś wybierze w końcu sobie i ten, jedziemy. Oddajcie nam Polaka. Polak, jak chcesz, to możesz do nich iść, to będzie sprawiedliwe, więc niech tam się czują, wiesz. No... Nie wiem, wolałbym, żeby trochę jakiś noob tam komu. Aha, dobra. Tak to nie będzie się nam wyrównane. Dobra. Nadpiszę im, że Polak się boi. Niestety ciężkie, trudne sprawy. Jest. Okej. Dobra panowie, to ostra ten... Ostra... ekspansja. Ja od razu zainwestuję w drugiego spawn pointa, żeby nie było problemów ze spawnami jak ostatnio. Bądź możesz naciskać spację, to wtedy cię przynosi jak ktoś coś. Aha, racja, dzięki. Będę starał się pamiętać. Nie mam totalnie na razie planu na tej mapie, więc po prostu preszerujcie, jak będzie coś się działo złego. Uważajcie na Rashad, na was najwyżej przywołam. Zbudować w bazie pewnie tego jeszcze, zbuduję detektora. Wilczur, jakbyś miał sekundę, to postaw. No i to jest taki stan. Wieżyczki jeszcze. Wiem, czekam tylko na hajs, bo akurat mi się skończył. Tylko najpierw jak będziecie, okay, panowie, w Logistics, to bym tam postawił ekstraktor, bo już jest. Jak będziecie mieć chwilę, to dajcie. Los i House, wróćcie do tego, do... Soldier is in ten... Okej, okay, alkoholiku, spokojnie, Andrzej Holiku, uważajcie, tam są z wami misiaki. Polak, uważaj, trzymam twoją ten... Rzucam ci czary, jakbyś, jakby co. Mamy kolesi przy... Uwaga, uwaga, zaraz przy bazie. W Observation robią wyrwę.
Prawdopodobnie jest jeden. O. Prawda, wtedy nie zdążę teraz, jestem w ogniu walki. Uważaj, trzymaj się, Burcio. Rzucam ci apteczkę. Dzięki. Ale nie, tak blisko to mogę się w sumie wycofać. No tak, sorry. Okej, czy to jest ich hive główny tutaj, w tym w Reaper Roomie? Nie, tam się nigdy nie spawnuje, w tym głównym. Kurde, szybkie robią ekspansję w ogóle, cwaniacy. Dobra, jadę z maszynami, żeby były ten, sentry i tak dalej. W bazie, jak ktoś tam będzie w bazie, to niech sobie to strzeli. I spróbuję jakieś upgrade'y od razu zrobić. Co chcecie pierwsze? Armor jest dobry. Dobra. Okej, okay, rzucimy jakieś czary. Zróbcie może w tym tutaj, w elevator transfer przyczółek. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale brzmi ok. I zaraz postawię wam teleportację. Jak tylko dojdziemy. Okej, okay, teraz tak, teleportacja. To chyba powstaje w tej cudzie. I będzie połączenie z elevator transfer z główną bazą. Okej, okay, tam się Mr. House zapuścił. House, okej, okay, spoko, dzięki za scouting, ale wracaj do bazy, jak przeżyjesz. Spróbuję ci jakoś pomóc jeszcze. Ale chyba będzie krótko. Masz apteczkę, House, uważaj. I dał. Kto tam potrzebuje rozkazów? Już daję, zaraz. Już wam rzucę amunicję. Muszę się skrótów nauczyć. Okej, okay, uwaga, wróćcie tam do tego, do transferu, będzie powstawały wrota. Ja bym zrobił tutaj serwer. W serwer? Wtedy nie będą mogli się rozprzestrzeniać, no. Zaraz, w serwerowni, dobra, okej, okay, to spoko, słuchajcie, daję wam tam w takim razie najpierw tak. Punkt do przegrupowania. Dwa, zaraz powstanie brama i jedziemy. I to będzie super skok. Ej, goście w bazie, los i lotnik, na południowym wschodzie nam tam cisną mendy w tym, w logistics. Zaraz wam dam rozkazy. Kurde, wywalają nam zaraz ten. Uważajcie, tam będą alieni. Natomiast możecie się już... Uwaga, panowie, jakby co, kurde, jak się robi Total Recall? Oni to ostro cisną w bazie. To musi kliknąć na obserwatory, taki radar. I Distress Beacon. Tak, Distress. Uwaga, bo tu jest całkiem duże zgrupowanie w... Logistics. Śmiało przechodźcie do Logistics, a jakby co, zaraz będzie ten... Ficegate w bazie i będziecie mogli wrócić do serwer. Słuchajcie nas. I tam w bazie jest już to robocik do budowy, więc nie ma na razie obawy co do tego. Nikt tam nie musi pracować jak żmurzyn. Dobra, panowie, tu jest w głównej bazie jest ten teleport, śmiało możecie wracać. Ha, wywalili nam tego, tak? Poczekajcie ktoś tam sekundę i będzie zaraz ekstraktor gotowy. Tylko niestety hajs się kończy. Oj, szybko wbijajcie w tego, przez te wrota fazowe, bo tam już, kurde, są obcy. I uwaga, na miejscu są obcy. Dobra, czas ulepszenia, bo, kurde, jest krucho. Pierwsze pancerz czy bronie chcecie? Pancerz. Dobra. Pancerz się robi. Jakbyś robił szybko shotguny, to można armor, znaczy ten, broń dawać pierwszy. Okej. Okay. Jak na razie idzie, więc spoko. Okej, okay, może by gdzieś wieżyczki poinstalować. Kurde, to nie jest zły pomysł. Bo te mendy tutaj w tym logistics będą nas męczyć w nieskończoność. House i los, uważajcie, jakby co to was... Jeszcze macie jednego świra.
Rozstawimy tu wieżyczki dla bezpieczeństwa i... Uwaga, jakimś cudem wy... Nie, czy świnia pojawi... Dobra, świnia, mieliśmy świnie w bazie i tyle. Dobra, jak na razie hajs się zgadza. Strefy kontrolujemy. Słuchaj, los z hausem, właśnie ciśnijcie na północ. Jak będziecie coś potrzebować, to mówcie. Tutaj macie niedaleko w Reaper Roomie, można by zrobić ekstraktor dodatkowy. Jestem z wami. I już rzucam. Ammo zrzucone, Andrzej Holiku. Ammo macie. Wilczur i Burcio, zainstalujemy tej wieżyczki, gdzie jesteście, w platformie. I to będzie dobre wyjście, myślę. A Wąziu, jak ty robisz te wieżyczki, to najlepiej jakby jedna osłaniała baterię. Bo ci wskoczył rozumiem. Tu i zje baterię. No tak. I jest limit tych wieżyczek na 3 w pokoju. Okej. Lotnik Andrzej Holik, widzicie tam, tam jest jeden obcy jeszcze został. Zaraz, mam nadzieję, że już są jakieś szoty dla was i tak dalej. Zaraz będą szoty, ulepszenia już broni są. I uwaga, mamy ich... Okej, okay, Burcie, trzymaj się. Okej, Polak, daję ci tutaj, postaw tego w takim razie. I serwer to możesz postawić. Dobra, i na platformie spróbujemy zrobić tą bazę wieżyczek. Będzie bezpiecznie tutaj. Uważajcie, lotniku, mam tu jeszcze jednego aliena. Oni tu ogólnie będą cisnąć ostro. Jakbyście mogli tamten... Okej, dobra, już nie trzeba nic. Wszyscy, którzy są, skupcie się na tym, tej platformie. I jeszcze tutaj jedno cacko, mianowicie hajs. Dobra, jakieś prośby co do ulepszeń, bo tak, będę chyba dążył do... Są weldery dostępne, będzie zaraz pancerz drugiego poziomu i panowie, chyba jesteśmy tu blisko ula w tym platformie, więc ciśnijcie. Stawiam tam w ogóle centrum w platformie do odbudowy bajerów, więc tam będzie ammo i reszta. Okej, okay, rzucam skana. Podejrzewam, że tutaj jest... No. Nie no, ładnie, tu już się ciśniemy. Dobra, mamy tutaj ich głównego ula. Są w warehouse. Okej, okay, house, uważaj. Jak jesteście house z losem, to od razu tutaj zrobimy ten. Wieżyczki i będzie dobra inwestycja. Ej, to jest lepsze niż StarCraft. Okej, jest Advanced Arms. Okej, już rzucam zdrowie? Nie, ktoś... Macie tam zdrowie, bez paniki. Zaraz, lecę jeszcze z jakimiś wypasami. Soldiers are under attack.
Jak coś potrzebujecie, to mówcie. Ulepszenia są wszystkie w drodze. Jest w tym razie cacy. Chcecie gra... Miotacze ognia teraz lecą. Sorry, Wilczur. Nie zdążyłem ci dać zdrowia. Dobra. No to jest. Zaraz będzie najlepsze to, co jest w tej grze, bo będziemy mogli sobie zainwestować w... Zobaczyć, spotkać się po walce w ogóle. Kiedy mechy będą? Właśnie powstaje Robotics Factory, więc prawdopodobnie zobaczcie zaraz mechy na wypasie. Hajs, mam nadzieję, się wam zgadza, jest całkiem sporo. Ulepszenia są chyba na maksie. Ja chyba się zainwestuję w ogóle w drugi domek ulepszeń, żeby było szybciej i tyle. Jak chcecie, możecie pójść od południowego wschodu, tam gdzie idzie lotnik i Andrzejocholik, przez te logistics, bo tam mamy niepodbite obszary, możemy tam ich odciąć i akurat się dorobią mechy i reszta. Ja daję tutaj waypointa, żeby wiedzieć, jaki teren mam na myśli ogólnie. I tu się można przebić. Ja zaraz spuszczę skana na ore processing. Oj, tu w ore processing coś próbują zrobić, ale ogólnie są pociśnięci. Czekaj, czarny, dam tam wieżyczkę, żeby odbudować te, które straciliśmy. A nie, są jeszcze te. Objective completed. No i uwaga. Mam nadzieję, że już jest to, co ma być. Granatniki, najlepsze zbroje. Teraz tak. Teraz jak się dochodziło do zbroi, do tych, do pancerzy, matko? Do EXO? Tak. To musisz zrobić prototyp lab, ale potrzebujesz do tego dwóch command station. A właśnie, drugie command station. To okej, okay. Jak będziecie w okolicy... Widziałem, że zapomniałem. Server rooma, tam można zbudować drugie command station. Dobrze, zapakowałem się. Aha, mam nadzieję, że żadne wywyższenie nie wyszło. To zwykły alt-tab wyszedł. Południowy zachód, wiem, sorry. Okej, okay, sorry, miałem drobne... Słychać mnie, miałem drobny alt-tab. Jak słychać? Okay. Byś mógł dać resa w server room? Zaraz, to jest server room jasny. Już go tam daję. Burcie, jakby co masz do konstrukcji, dwa fajne bajery. A ja tymczasem, no cóż, prototype lab i jedziemy. Dobra, jesteśmy na full wypasach praktycznie. 3 na 3 się robią. Roboty, cuda niewidki i tak dalej. Zbroje bojowe wam robię. Sorry, że tak późno. No, to chyba jest finał. Kup sobie płytkę kurs kierunków graficznych. Wiem. Ja ten chcę podziękować obcym, że dali nam wygrać. Ja też. Zmienić może mapę na jakąś inną? Jak chcecie, mi to jest obojętne. Ktoś tu ma władzę? Ty, Polak, tutaj masz władzę nad serwerem? Tak, tak, mam admina. Okej. Czyń co chcesz. Natural Selection, jak tam się podoba? Czy to teraz tak wygląda pewnie, jak ja tam się pochłaniam, to wygląda tak sobie, ale zaraz sobie zrobimy taką lekcję edukacyjną, gdzie jest taki w ogóle cały tryb... Bo dzisiaj tam, to będzie dobre, dzisiaj opcje będą kiedy indziej. Taki cały tryb jest gmocha, jest genialnie zrealizowany.
Pytasz, żebym zrobił restart. Nie mogę teraz restartu, dużo osób ogląda niestety. Strategie gra, wszyscy normalnie FPS-y mają. No tak, jak ktoś, ktoś zapłacił za tę tańszą wersję, to ma tylko strategię. Pokażesz grę obcymi? Pokażę teraz grę wszystkimi. Teraz jak się wgra nowa mapa, ja poproszę ich po prostu walczyli sobie ze sobą, a ja będę sobie zrobił komentarz. Może Nexu, nie spamuj tą bzdurą. Ej, panowie, jak jesteście? Zaraz jest Polak. O, jest Lakos, jest ładnie. Poczekam. Alt taba nie wolno wciskać. Ja pierdzielę, muszę to przypominać sobie. Nie wciskać alt taba, bo altem się mówi, a tabem się robi ten. I jak to się połączy, to powstają złe rzeczy. Panowie, jakbyście, nie wiem, jeśli mielibyście nic przeciwko, wy sobie teraz grajcie, ja sobie zrobię komentarz tego po prostu z obserwatora. Nie mieliśmy dowódcy, który nam mówił, co zrobić. Ej, to sobie znajdźcie dowódcę, który wam mówi, co macie robić. Jest Polak, czy go nie ma? Kurde, nie mogę go znaleźć. Jest. Jestem, jest. Słuchaj, Polak, ja sobie teraz, wiesz co, wezmę na obserwera, żeby tak, wiesz, pokazać, jak to fajnie wygląda w akcji, a wy sobie walczcie i bijcie się, jak chcecie. Może tak być? No to ja w sumie wejdę z tobą na tego obserwatora i będzie wyrównany skład. No okej, okay, dobra, jak uważasz. Ja tu się nie wtrącam. La. W ogóle jak to jest? Jak jestem obserwatorem, to kogo słychać? Ty mnie, obserwatorzy mnie tylko tu słyszą? Tak, tylko my siebie słyszymy. Okej, dobra. Dobra, to ja się raczej nie będę na kanale jakbyś coś tam chciał zwrócić uwagę, to się odzywa i ja tutaj se gadam ze swoimi. Okej. Okay. Dzięki. Natural Selection w tym, w wersji z komentatorem. Czekamy teraz, aż drużyny zaczną. Mam pełną boską moc. Mogę sobie to podziwiać z punktu widzenia nawet głupiego Marinesa. Pokażcie głupiego Marinesa. Jest głupi Marines. Który biega jak muminek i nic nie robi. O. Najlepsze jest jednak to, że w trybie tutaj mogę sobie oznaczać ważne rzeczy, więc wyciągnijcie notatniki i zobaczcie. Obcy. Niebiescy Marini. Czy ktoś nie rozumie w klasie? Tak, teraz gmocha. Tak, oczywiście. To jest arcygenialne. I to jest tak jak StarCraft, nie? To znaczy po prostu tak samo. Zasoby. Tu jest zasób jeden. Niezajęty jeszcze. Gdzie jest zasób zajęty? Tu powinni mieć gdzieś ekstraktora w bazie, ale chyba go przegapiłem. Tu jest zasób opanowany. I tak samo obcy. Obcy tak samo mają takie ekstraktory słodkie, zajęty i tak dalej. No tam chłopcy widzą, mają problemy z zadaniami. No i można sobie prowadzić tej ścieżki. Fajne są te struktury map, prawda? Bo one są takie małe. I tu widzimy, tu mogą obcy cisnąć tędy. Mogą tędy. Obcy też wykorzystują te tunele wentylacyjne, co daje im też przewagę pod pewnymi względami. Ogólnie pasjonujące rzeczy. Klasa, ograniczony zasób słów. Zaraz sprawdzę. Jak jest ograniczony zasób słów, to się postaram wykorzystać. I teraz... To, o czym mówiłem, jak ktoś uważał, w tej aktualizacji obcy Marini będą mogli zaspawać właśnie te tutaj wejścia wentylacyjne. To będzie fajne, to już kurde zupełnie. Czy mnie ciekawi, bo w lutym wychodzi też gra o obcych, nazywa się Alien vs Predator, a to jest 500 razy lepsze. Okej, okay. Marzymy. Nastąpił restart. Tu jest kilka w ogóle, jak to się nazywa, miejsc startowych, więc te mapy nie są takie zawsze takie same. I widzimy, że obcy się tutaj i prawdopodobnie widzimy zerg-rasha. Ponieważ tu jakieś zerglingi wyruszyły. Co tam im matka Roja nakazała? Matko boska. Oni teraz szukają bazy, bo nie wiedzą, gdzie są Marini. Marini przystępują do tradycyjnej budowy, ale będzie zabawa. Pod każdym tematem powinny być szlaczki czy podkreślenie kołkiem, tak. Dobrze. Okej, okay. Zobaczymy, czy ten rush wyjdzie, bo jak oni znajdą miejsce akcji, to będzie dobry ten. Marini tymczasem, cóż, jak już się dowiedziałem, grunt to w Marinach to jest ekspansja. To jest ta różnica, że Marini muszą sami własnoręcznie budować, dowódca musi rozkazywać. A obcy, mózg kontroluje jak rozwój tego tutaj, tej pleśni i tak dalej. Okej, Wilczur doktor chyba trafił powoli na ten, zaraz wzywa swoich i przejdziemy sobie na widok, taki profesjonalny widok TPP. Będzie widać, jak tutaj pieski będą walczyły z marinkami. Czy oni nie są kochani? Przypomnij, że... O, to jest takie słodkie. Marini chyba wiedzą, że następuje rush.
Tylko zobaczymy, co wykombinują. Jeszcze raz, widok taktyczny. Nie mamy tu wszystkich piesków. Jak będą cisnąć oczywiście korytarzem, to się stegują. Ale, jak powiedziałem na wykładzie, obcy mogą wykorzystywać punkty wentylacyjne. Innymi słowy, dostali się tu od tyłu. I uwaga, będzie niespodzianka. Marini tu myślą, och, mamy was. Tymczasem zaraz od tyłu wejdą obcy. No i zobaczymy, jak ten raż wyjdzie. Najlepsze jest to, że obcy podczas takiej ekspansji nic nie tracą, bo cały czas Marini, czy cały czas tam matka ich roja bez problemu może się rozmnażać. No i chyba tyle z rasza, bo tu jeszcze widzimy kilku tych, nawet z tego nic nie wyjdzie niestety. No szkoda, Marini się zabezpieczyli całkiem nieźle, bo widzimy, że wszyscy wrócili. Tam Burcio w ogóle płacze. Będzie dobrze, Burcio. No ale wróćmy do tutaj rzeczy. Marini mają te drony. Tak, oczywiście, Marini potem mają drony, które roboty bojowe, które mogą budować. No ale w początkowej fazie trzeba murzynić, że tak się brzydko wyrażę, prawda? Grun by nie powiedzieć żydzić, bo to jest niepoprawne politycznie słowo. Jak ktoś nie widział ostatniej rozprawki w TVN bodajże, to polecam. Ktoś tam mówi, że może trochę trudno ogarnie jedna osoba. Dobrze, nie wiem, o czym tam chłopcy rozprawiają. W ogóle gra się jeszcze nie zaczęła, czy co? Nie, no zaczęła się, dobra, bo tam te komentarze pokazują dziwne rzeczy. Aha, więc to co jest? Wychodzi, że to była jakaś faza ten? Polak, co się dzieje? Gra się jeszcze nie zaczęła formalnie? Nie, gra się rozpoczęła, ale mają chyba problem z komanderem, Marini. Aha. No okej. Okay. Czyli Marini, kurczę, jakoś ten... Wiedziałem, że tam się zmienili brat Rodgier z kimś tam. Okej. Okay. Nie, dobra, grają widzę, dobra, nie ma problemu. No i co, zobaczmy rozwój obcych. Obcy sobie spokojnie pokrywają teren i tyle. Natomiast, znaczy matka sobie pokrywa, ten, a Marinki mogą spokojnie bawić się w... Znaczy Marinki, zwierzaczki mogą spokojnie bawić się w jakieś akcje dywersyjne. Obcy ogólnie z tego co widzę to jest taka bardziej podjazdowa armia. Tu jest jakaś ładna wojna. Poznajmy historię Wilczura, bo on wygląda na bardzo bojowniczego zwierzaka. I zobaczymy, cóż nam tutaj przedstawi. W ogóle ładny krajobraz na tej mapie. Przypomnijmy, to jest cały czas autorski silnik. Niech komander wyjdzie, to się da mnie miejsce zwolni. Nie wiem, ja mówię, ja bardzo chętnie bym tutaj widział takie rozwiązanie, żeby się gracze zgłaszali z własnymi teamami. O, wszedł do dziury. To jest sprytna bestia. I możemy sobie raz w tygodniu, niczym w StarCraftie, robić takie potyczki zorganizowanych teamów, bo to naprawdę liczy się zgranie. I ten tryb spektatora... O! Czy będziemy mieć pierwszego zabitego Marina? Czy tam któregoś? Całkiem niezła ta bestia tutaj. Kurde, ładny atak. Widzę nawet już, kurde, tutaj wrzucili się na nich z tymi toporkami. No i ten tryb spektatora sprawia, że to się bardzo fajnie mi tutaj ogląda. Weź kogoś do tablicy. No mogę kogoś wziąć tablicy, co chcecie wiedzieć? Ktoś czegoś nie rozumie? Możemy sobie to wszystko wyjaśnić. Więc widzimy na razie, że alieni obczaili najkrótszą drogę dotarcia, prawda? To jest, już tutaj pokazuję, włączam tryb gmocha. To jest tu, tędy przejście. O, w ten sposób, może jeszcze raz zmarzę tablicę. Dobrze, że sto, boże, jaka gąbka sucha, trzeba zmoczyć. Jedziemy. Polak mówi tak, ha, oczywiście, naturalselection2.pl. To nie jest reklama, ja to wkleję zaraz w każdy materiał, który zrobię. O, tu. No i tu jesteśmy w punkcie, który znamy. Tu jest to miejsce, gdzie Marini się walczyli. Tutaj jest punkt zapalny, innymi słowy, trzeba to podkreślić. No i na razie nie wykorzystują pozostałych. Ciekawe, czym zmoczyć. Aha, sucha gąbka, dokładnie. Tu mam jakieś przegrupowanie. O, proszę. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, kiedy w ogóle obcy wyłączą zasilanie. To jest już klimat jak, no, w filmie. Szperacze, marinów. Jest nawet krowa, strasznie miła tej rasa tych obcych. To w następnym materiale sobie zrobimy takie coś dla obcych, jakiś ten poradnik. Czy marin przeżyje? Tu widzimy, że dowódca jakoś im pomaga. Słodka ta świnia. Świnia potrafi jeździć na brzuszku, ma świecący się brzuszek. O! To jest tony hałk pro świnia. Niestety zabili, jak mówię, ludzie nie mają nigdy serca, ja nigdy nie lubię grać ludźmi. Potrzebuję ktoś tutaj na mikrofonach. Ja mniej więcej się orientuję, możemy potem pogadać. I w ogóle ja cały czas, mi się strasznie podoba ten silnik. Znaczy, nie wiem jak tam optymalizacja, bo widziałem teraz na czacie był jakiś hejt.
Pewnie nie mają tak pro optymalizacji jak jakieś, nie wiem, firmy, gdzie jest 500 pracowników. Ale na przykład ja jestem z tego zadowolony. Oj, tak gra marinami. Ja wątpię, że jak wyjdą ten, to AVP, że to przebije klimatem. Że to będzie słodka gra, nie wiem, mam nadzieję, że będzie niesamowita, ale cóż, mamy podstawę, by wiedzieć, że nie będzie. Bo niestety to będzie zbyt powolne dla fanów obcego. Tak, tam ktoś pyta, Polak, mówisz tak, to już jest full, ta gra już wyszła, ona jest cały czas rozwijana, bo to jest zespół, który kocha, szanuje, wydaje DLC za darmo. To nie jest Electronic Arts, tam wszyscy już kochają Battlefielda i z radością dają pieniądze EA. No ale tutaj oni pokazują, że tak nie musi być, że można bez pieniędzy rozwijać. Tylko aktualizacji, kiedy jak powiedziałem, gdzie są te tunele wentylacyjne? O, a tak wygląda w ogóle rozwój. Może zobaczymy, teraz uwaga, z kamerą wśród zwierząt. To jest cysta. Może zobaczymy nową rodzącą się cystę, która pokryje pleśnią cały teren. To jest właściwość silnika świetna. Że każdy etap się pokrywa takim syfem. Oho, czyżby marini odkryli? I będą niszczyli pryszcze? Nie, są zajęci niszczeniem alienów. Czyli tu następuje ekspansja i zobaczymy, jak to wyjdzie. Battlefield jest spokojnie hejtuj. No ja jestem obrożony na Battlefielda, bo nie ma wsparcia dla modów. Pewnie będzie 5 lat po premierze. No i to, okej, wtedy wrócimy do Battlefielda. Czy dałbyś klucz na Natural Selection swojemu pilotowi, Spence i Zinterowi? Zobaczymy, jak mi przyśną. Czy mam zamiar grać w Alien Clans Marines? Tak, mam zamiar. Zwłaszcza, że tam ktoś mówi, żeby z Zultarem. Zultar to wydaje, więc mam nadzieję, że mi załatwi i z chęcią w to pogram. Będziemy sprawdzać kolejansów, oczywiście, to na pewno. Tylko jeśli chodzi o taki czysty gameplay dla hardkorowych graczy, widzieliście tę szarżę? To nic, ciała pozostały leżące. To jest świetne. I uwaga, czy matka zacznie się rozpładać? Czy zobaczymy proces rozpładania? Czy wyjdzie mała główka i powie tato, czy właściwie mamo w tym wypadku? Cóż, czekamy. Ciekawe, gdzie idzie rozwój. Wraca menda ludzka. Straszny. Ta gra cieni jest świetna. I proszę, i niszczy pryszcza. I tu od razu wszystko siada. Niszczy się ta nasza pleśń. O, widać jak wygasa. Strasznie ładny silnik. Mi też się nie podoba, że nie ma modów do Battlefielda. Znaczy to jest głupie, nie? Bo na przykład tam chodzi o takie detale, jak tryb obserwera. Chyba, że doszedł w tym dodatku, ale to jest coś, co powinno być. Ja bym też z chęcią zrobił bitwy w Battlefieldzie tutaj. Bo zwłaszcza, że jest popularny i składów jest dużo. I to by było fajne, a nie można. Nie można takiego czegoś jak tu zrobić. Uwaga, wielka ofensywa obcych. To jest słynny korytarz. Zobaczmy tutaj. Ocenimy sytuację. Punktem zapalnym jest to. Tutaj będą nacierać z jednej strony siły obcych, z drugiej strony siły marinów. Może troszeczkę te zakręciłem. No i zobaczymy. Dzięki czemu zyskają przewagę i będą mogli odciąć marinów od... Marini chcą się dostać pewnie tutaj do punktu dowodzenia, gdzie będą mogli zrobić drugi i dostać się do lepszych... dzięki czemu zyskać lepsze jednostki. Ale widzimy, proszę, mass mix, który odkrywa przejście. I... to jest dobre, to jest coś, czego marini nie mogą wykorzystać. Obcy mogą wejść tędy, korytarzami tutaj się pchać równo i zaskoczyć marinów wychodząc z tuneli wentylacyjnych. Czy marini to wykorzystają? Zaraz zobaczymy. Jak na razie, proszę, nastąpiło przedarcie. Siły marinów zdobyli tutaj siły, czyli możemy powiedzieć, że przebili się przez, pokonali opór obcych. Zobaczymy, co z tego się stanie. Co z tego wyniknie? Obcy, następuje przegrupowanie, mamy dwie armie i prawdopodobne ognisko zapalne jest tutaj. Uwaga, wielka bitwa, proszę znaleźć tablicę. To jest genialne. O, proszę. Tymczasem w Atrium powstało drugie centrum dowodzenia. To jest coś, co ja na przykład przespałem, a co da marinom trochę zabawek. Tutaj widzimy, o, mamy drugi ul obcych. Obcy z kolei muszą inwestować w te expy. Jak ktoś pamięta StarCrafta, to zrozumie. Im więcej expów, tym więcej możliwości. Każdy z tych uli gwarantuje jeden rodzaj ulepszeń. I czy widzimy jakiś nowy rodzaj jednostek? Tak, panie Gmochu, dokładnie tak jak pan rysuje, tak. Czy używam tableta? Właśnie będę musiał zainwestować, żeby było profesjonalnie. To jest na razie myszka w miarę komfortowa, w miarę to dobrze wychodzi. Uwaga, opracuj strzelby starty. A, tu widzicie częściowo polską wersję. Nie wszystko jest przetłumaczone, a to co jest tłumaczone jest robione przez fanów. Tam Polak mówił, że to robią goście tutaj.
już na miejscu, w sensie w studiu. No dobrze, co się stało? Mimo wszystko więc widzimy. Ognisko zapalne zostało przepchane i przeniosło się tutaj, w tę strefę. Strefę walki. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj widzimy Suma, który, uwaga, dotarł, odkrywa straszną prawdę, mianowicie tu jest prawie gotowy nowy ul obcych. Jak to się rozlęgnie, obcy zyskają nową, bajeczną możliwość. Czy Sum przespał, czy się wystraszył, czy Marini wyciągną wniosek, podkreślmy, to jest ważne dla dalszego rozwoju, by to miejsce przestało istnieć. Jest, crossroad finished. Obcy mają nowy ul. Marini mają tutaj z kolei swoją bazę. I to też może nas sprawić, narobić problemów. Tu tymczasem uwaga. Doszło do ciekawego przerwania. O! Pojawiały się Andrzejocholik lata ptaszkiem. Ja może pokażę z bliska, jak to stworzonko ładnie wygląda. Nie dość, że człapie, to jeszcze lata, to jeszcze potrafi zasmradzać teren. Tylko jeszcze chyba ta umiejętność nie jest wyewoluowana. Tutaj wspaniałe rozprawienie się z marinami. Że nic z nich nie zostało. Wróćmy do widoku taktycznego. Więc widzimy wzorową flotylę. Świnia, dwa pieski i ptaszek. To jest naprawdę folwark zwierzęcy 2000. Wieżyczki, uwaga. Obcy muszą wyeliminować baterie, by wieżyczki przestały działać. Pamiętajmy, że wieżyczki działają tylko w obrębie konkretnym. Mają ograniczone pole widzenia, więc tutaj jest martwa strefa. Tablicę proszę zmazać. Co zresztą widać. Bateria została zniszczona, wieżyczki padają. Obcy przejmują teren. No i proszę, marini panikują. Stacja dowodzenia dostaje. Czy widzimy jakieś przegrupowanie? Tak, marini przegrupowali się w bazie. Opuszczają cały teren i rozpoczynają tutaj akcję. Jak stracą to, to będzie bardzo bolesny cios, niestety. Nie zdążą, już to widzimy. Następuje tutaj przegrupowanie. Biega kiełbasa, atrium zniszczone. Czy kiełbasa przeżyje? To teraz możemy pokazać, jaki to jest dramat w jego wykonaniu. Sam widzi taki zwierzyniec skaczący. Baterie zaraz się wyłączą. Obcy mogli tutaj właśnie przystąpić do wyłączenia oświetlenia. Chyba to zrobili. I zobaczymy, czy obcy mu darują. O! Jest walka ptak kontra człowiek. Tutaj wyskakuje obcy, rzuca się i... Czy folwark? Nie, kurde. Polska kiełbasa całkiem nieźle, sprzyśli koledzy z odsieczą. Niestety to wszystko jest już za późno. Dramatyczna strata. Uwaga, tutaj tymczasem centrum, gdzie powstał ul obcych. Czy powstaje kolejny ul obcych? Crossroad, tu widzę jakieś idzie ulepszenie. No obcy mają dwa te swoje ule. Widzimy już latające jednostki, zobaczymy jak dalej to będzie, do czego to będzie zmierzało. Na razie cóż, widzimy przewagę kosmitów. I czekamy na dalsze decyzje marinów. Walczy z ptakiem, ale urolog miał rację, nic z tego, tak. czy marini wykorzystują potencjał? Niestety nie, proszę, tutaj niedopuszczalna rzecz. Nie do końca zbudowany ekstraktor. Strasznie smutne, nie zdobywa pieniędzy. Tutaj w ogóle, omawiając interfejs, widzimy drzewko rozwoju marinów i obcych. Ja sobie to sam muszę ogarnąć. Tu ilość hajsu. Widzimy, co strasznego. Tutaj proszę, na środku, na dole, po lewej na niebiesko, że hajsu mają więcej marini, symulator ZUS-u. I to jest bolesne. No dobrze, tu dochodzi do kolejnej baterii, marzę tablicę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak powstaje to ulepszenie, będzie coś ładnego. Uwaga, marini rozpoczynają... od w ogóle tam badania technologii teleportacji. To by im ratowało tyłek tutaj. Gdyby tu mieli bramę, to mogliby spokojnie się poruszać. No dobrze, tymczasem co u obcych? Mamy kolejne ognisko zapalne. Podkreślmy je na mapie. Tutaj korytarz, prawda? Widzimy. Tu będzie najgorsze miejsce, bo mamy strefę ataku tą i tą. Tu się starają, ścierają te strefy ataku. I Boże, biedna kiełbasa. Czy da radę? Niestety zwierzęta zagryzły. Zobaczmy w ogóle jak w bazie marinów, czy mają tak, mają dwa... Tutaj, jak wygląda kwestia odradzania się? Marini przywołują się z teleportów, to jest realistyczne, tu przychodzą nowe posiłki. Obcy wykluwają się z jajek, całe mnóstwo jajek. Obcy nie mają najmniejszego problemu z wypłacaniem. Bardzo dobra decyzja, bardzo ważna. Hajs się zgadza, tak. No i cóż, widzimy tu przedarcie w ogóle obcych. Zwierzęta, tutaj jest ten pamiętny korytarz, gdzie zwierzęta poniosły sromotną klęskę podczas tak zwanego raszu. Czy teraz... O, tablicę trzeba zmazać. Czy teraz to zostanie naprawione?
Zwierzęta się wycofały, chociaż nie do końca. Co ciekawe, nie zaspamiają tego tutaj tą pleśnią. Następuje przegrupowanie, bo podejrzewam, coś tam nowego się odkrywa i zobaczymy, co to będzie. W ogóle matka na chwilę Roya coś tutaj odpuściła chyba ekspansję. Zaraz, tu nastąpiła ekspansja. I proszę, dochodzi do punktu, o, tutaj cały czas walka o to atrium. Czy będzie się rodził trzeci ul? Trzeci ul da już im w ogóle dramatyczną przewagę, po prostu nie będą tego mogli jak ogarnąć. I tu widzimy, zwierzęta rozgryzają jeden z ważniejszych ekstraktorów marinów. Pamiętny korytarz strzelił focha, tak, strzelił focha. Czy tutaj mamy samotny oddział, proszę, proszę. Burcio i Marquis Chazvren, którzy... To takie, właśnie tutaj ta gra pokazuje, że niestety nie warto się bawić w takie bohaterskie akcje. No bo cóż z tego, że oni tutaj zadziabią, to skoro to... Czy to coś zmienia opcję? No mamy ekstraktor, czy on przeżyje? To jest kochana istotka z wielkim takim ciepłym serduszkiem. Marinos poczynają walczyć. To jest coś, co strasznie boli matkę Roya. I czy matka coś tu przedsięwzie? Nie, chyba upadnie jeden z ekstraktorów. Boże, takie ludzie są tacy brutalni. To jest zero serca. No i szkoda. Tylko widzimy coś ważniejszego. W atrium powstaje trzeci ul. Czy tam właściwie jak to się nazywa? Chyba tak, ul. Będę musiał sobie sprawdzić terminologię. To da obcym kolejną fazę tam ewolucji, rewolucji. I zobaczymy jeszcze jedną jednostkę i prawdopodobnie marini będą w strasznej dupie. No to jest taka mała strata, no rozdziobali. Tu widzę, Andrzej powrócił. I całkiem skutecznie zagryzł. Czy Andrzej ucieknie? To jest dramatyczna historia pieska, który zagryzł i chce uciec. Widzę, że bohatersko się broni, to jest niesamowite. Przypomnijmy, że obcy od razu, im się zdrowie regeneruje, to są fantastyczne organizmy. Tak, mówiąc językiem StarCrafta, to się nazywa tutaj trzeci exp, dokładnie, trzeci exp. Tylko tutaj expy przekładają się też na warstwę... no tego jakości jednostek przede wszystkim. Prawdopodobnie zobaczymy shady. Czy fejdy, nigdy nie pamiętam. Okej, czas zaznaczyć kolejne istotne punkty. Widzimy tak, marini będą dążyć tutaj, to jest ich ostatnia linia obrony. Jak ten pokój padnie, możemy go nazwać, będą w tak zwanej dupie. To jest pokój DUP, niestety. Tutaj to padnie, będzie dup. Siada ekonomia, ponieważ tuż całe atrium, oho, ho. Obcy podczas ataku nie zauważyli, że nowo rodzący się ul zginie, nie ma co do tego wątpliwości. A, Polak poprawia fate, dzięki Polak. I co prawda, Boże, no niestety, to zginie, zobaczcie jak to umiera. Straszny ból i cierpienie, przez uzamknięte nawet. Ajajaj. No i niestety. Pada w atrium, zabawka. Obcy tymczasem przełamują tutaj, no i cóż, to co, nie zobaczymy jakichś efektownych jednostek, ja mogę to już skreślić nawet wszystko. Boże, wielka batalia, zgasły światła. Troszeczkę, obcy zniszczyli co mieli zniszczyć, poginęło wszystko. I rozpoczęło się etap strachu. Ciemność, brak wody. Jak to ładnie wygląda, jak są tam jacyś tacy romantyczni poeci, wrażliwi ludzie, to tutaj mogą popatrzeć. Ostatnia wtyczka, ostatni gasi światło, prawda, jakże poetyckie stwierdzenie. No i tu próbują jeszcze zapalić, prawda, wkładają tutaj generator, bla bla bla, próbują pozyskać to wszystko, ale obcy już nieźle ich pocisnęli, to widzimy po hajsie. Tu widzimy problem w ogóle z dowódcą marinów, który marnuje hajs. Ja to znam skądś, z własnego doświadczenia, więc nie będę go winił, no ale to jest złe. To czemu nie ma materiałów na tubie? Zapomniałem rzucić, to już powrzucam, bez obaw. Okej, tymczasem my tu sobie gadu-gadu, a obcy się mszczą. Cisną już tutaj główną bazę i pojawiły się fejdy. Poznajcie fejda. To jest jednostka, która ma niesamowitą właściwość. To jest taki... O, tylko się rozpaćkał. Czy zobaczymy fejda przy życiu? Jest... Uwaga. Gucfinscy powracają. To jest ptasiek. I to jest taka istotka rodem z niezbyt dobrego filmu Jumper. Z Samuelem Jacksonem zresztą. Tu strasznie urwało kabla. Która potrafi wykonywać skoki w przestrzeni. I to nie chodzi w sumie o taki skok fizyczny, tylko ona znika, pojawia się w jednym miejscu. Strasznie to ładnie wygląda. To jest tak romantyczna jednostka. Cóż, rzućmy na widok gmochowy i sprawdźmy, czy gdzieś tutaj już szaleje taki fate. To jest po prostu poezja patrzeć na niego.
No obcy tu cisną jak mogą. Tutaj widzimy taką taktykę na ptaśka, że on potrafi nie... O Boże! Nie dość, że lata, zabili niestety, czy ucieknie? Ucieknie, niesamowite zwierzątko. Potrafi, ma jakiś tam wytwór swoich czegoś tam i potrafi pluć z dużej odległości. Taki snajper ptasiek troszeczkę. On teraz leci się odrodzić, tutaj się zanurzy w tym, w tej pięknej wydzielinie, która pokrywa korytarze i się odradza. Pytam, o co chodzi z shotgunem, czy shotgunem, może nie chcę nawet mówić. Czy ptasiek padł? Nie zwróciłem uwagi. Strasznie, dobrze, zabili ptaśka, to imienita ciszy, to było strasznie dzielne zwierzątko. Nieprędko się takie pojawi w naszym ogrodzie zoologicznym. No ale tutaj zobaczmy. To jest chyba jedyne centrum, nie. Marini mają tutaj. Możemy zobaczyć na głównej mapie linię dzielącą szczęście od nieszczęścia. To jest taki ostatni przekrój przez całą mapę. Zostali zepchnięci do tego południowo-zachodniego przyczółka niestety. O, tam, ale prace trwają, nie poddają się. Zobaczymy granatniki w akcji. I czekam na te fejdy, bo to jest strasznie sympatyczna jednostka. Tutaj jest jakieś ładne zagryzanie. Pokażmy może z bliska. O, tablicę trzeba zmazać. Tutaj tak się bawią, no pastwią się ci obcy niestety. Okej, opracuj granatniki completed. Przy okazji widzimy też, że pojawia się tutaj mała jakaś ofensywa. To jest kolejna misja Frodo i Sam wyruszają do Mordoru. To się niestety w przeciwieństwie do książki nie udaje w grze. Tutaj od razu wojownicy z łatwością wypatrzą takiego Marinka i go pożerają. Niestety, czy niestety, no smacznego, drodzy obcy. Cóż, wracamy do kulturalnego widoku. Szukam teraz jakiegoś ładnego przedstawiciela naszego ogrodu zoologicznego. Tutaj to wygląda tak, że oczywiście, o ile jest hajs drużynowy, tak, nie ma tutaj takich jakichś socjalistycznych zapędów. Każdy z graczy musi odkładać własne pieniądze, by mieć na swoje jednostki. Więc jak ktoś tam wydaje na bzdury pieniążki, to ma problemy. Alieni chyba zbierają na on... O, dobra. Polak sugeruje, że alieni zbierają coś drugiego. Może tutaj mamy Lakos Polana, to jest kurde nasz dywersant na tyłach. Zwróćmy uwagę, jak powstaje Marin, to jest też piękna chwila. W przyszłości Marini się nie rodzą, a przybywają z teleporty jak protosi. I tutaj, jak zniszczymy teleporty, to Marini mają jak powstać. To jest strasznie frustrujące, że zaraz po narodzeniu musisz walczyć. No i to już jest GG niestety. Tutaj nawet sam dowódca raczył wyjść ze swojego centrum sterowania. Włączyła się jakaś dynamiczna muzyka w ogóle z tego co słyszę. I czy zobaczymy jakieś ładne zwierzątka? O Boże, tymczasem obcy kurde zaczynają cisnąć. Marini w ogóle przypuścili atak, który przespałem. I jak to się uda, to będzie taki niezły przytyczek. Ale to się nie może udać, bo... O! No właśnie, było blisko niestety. Zwierzęta się zorganizowały. Jest! Uwaga! To jest to, co rzadko widzicie w zoologicznym. Słoń. Prawdziwy słoń, nie taki latający jak ze StarCrafta, tylko prawdziwy. Strasznie, takie skrzyżowanie goryla ze słoniem w sumie. O! Charakterystyczny odwłok. Czy co to ma na tyłku? Takie dready na tyłkowe. Bardzo dumne, strasznie ładna jednostka. No i, no jak widzicie, no to jak wejdzie, to nie ma, niczego nie ma we wsi w sumie. Podążmy więc drogą słonia i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tutaj widzimy, jak zwierzęta kryją się za jego plecami. Świnia, pamiętajmy, świnia leczy, świnia żygając leczy. To jest takie ciekawe. Zupełnie tego jestem przyzwyczajony w rzeczywistości. Uwaga, no i znowu spryt. Jak mówiłem, wieżyczki niestety mają pewien określony promień działania, zwłaszcza potrzebują baterii, która właśnie padła. No i słoni... Słoń po prostu zabił. Mamy dwa słonie tego już w ogóle się nie pomaluje. Wszystko zażygane przez świnie. No, do czego dążą zwierzęta? Wytłumaczmy to. Niszczą portal. Marlin zostaje w ogóle już odcięci. Tu mamy jakiegoś kolejnego samotnego wojownika, który... Mr. House. Czy on płacze? Prawdopodobnie tak. Pojawią się plecaki i egzoszkielety, ale to chyba niestety będzie zbyt mało. Przepadła baza. Ocenimy szansę. To jest teraz coś z rodzaju 300, prawda? To znaczy wojownicy będą walczyli z przeważającymi siłami wroga.
Słoń wygląda, mówi pancernik, jak Kerrigan po menopauzie. Suchar. No i tyle. Tutaj dwóch marinów będzie próbowało się zaprzyjaźnić. Światła zgasły. Uwaga, chwila na poezję. To jest taka batalistyczne sceny. Andrzej Wajda. Obcacy. Samotny marin z plecaczkiem. Spójrzcie, to jest denerwujące, kiedy ma się przewagę, bo obcy mają problemy z latającymi celami. Niestety, no, granatniki. Jaka szarża. Jumanji 2013. No i tym samym zaleciałem razem z... Boże, to stado poszło tutaj. To jest... Taka typowa szarża kawalerii. Boże, jak to wygląda? Szperacze, światła, no i wpadły słonie, no i... Uratowały go tylko skrzydła, ale to nawet granaty nie pomogą. Strasznie to jest wytrzymałe. Ostatni bastion. O, mówią, że był welderem w ogóle, już wszyscy chcą tutaj... Dowódca rzuca rozkaz welderem. A kto tam jest w ogóle to jest Wias, że ma taki ładny ten znaczek. Halo. Zaraz sobie o tym pogadamy, bo widzę się tutaj... Na chwilę się aż odciąłem z wrażenia od tego, co się dzieje na polu bitwy. No i tu widzimy upadek marinów. Słonie, zwierzyniec wpadł. Tak dla równowagi. Ostatnio wygrali. Dzień dobry, Wias. Ach, turbo jest słynne. Tak, zaraz z tym pogadamy. Czy jest coś do omówienia? Nie zobaczymy niestety egzoszkieletów. A, wielka to szkoda. To jest ostatni bastion. To pada. Marynie nie mogą się już odradzać. GG. Rzućmy okiem na... Cóż, nikt się nie może zalogować. Windows, Blue Screen of Death. Zwycięstwo. Ej, panowie, dzięki za ten, za mecz. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, bo było strasznie ładnie. No, EXO było już w drodze, wiem, widziałem. Super gra. Dobra, ja zmykam. Będziemy się widzieć, będę się jakoś starał to jakoś unormować, to jak StarCrafta jeden dzień w tygodniu, żeby sobie można było pobiegać i pohasać. Miłego wieczora, hej. No, dzięki, wzajemnie, na razie. Bye, bye. Na razie. Natural Selection 2. Cóż mogę dodać? Wszystko było widać. Ta gra dopiero najlepsze ma przed sobą, bo aktualizacje ciekawe i darmowe. Największa się trafi w lutym, gdzie dostaniemy jeszcze kilka innych cech. Ja zachęcam do, nie wiem, zaopatrywania się. Niestety żaden CDP nie jest w stanie tego wydawać, więc tylko u twórców. Bo będę się starał to popromować. Mi się to strasznie przyjemnie gra. I teraz tak, teraz profesjonalnie tutaj, a może nie do końca, zaczernię sobie ten ekran, jeśli się tylko mi uda. No, zaczerniło się bydlacko i tutaj zamykam strumień z Natural Selection, dziękuję.